Zaciąganie kredytu w internecie to najszybsza i najbardziej wygodna forma dostępu do dodatkowej gotówki. Banki oferują tutaj mnóstwo różnych możliwości. Najszybciej kredyt przez internet otrzyma klient, który jest znany bankowi, bo ma w nim jakąś swoją historię. Na przykład prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy albo korzysta z innych produktów bankowych. Dla takich klientów banki oferują tzw. szybki kredyt, który można zaciągnąć w systemie bankowości elektronicznej po wejściu w odpowiednią zakładkę, wypełnieniu odpowiedniego formularza. Jeżeli wszystko jest w porządku, to klient może mieć gotówkę na koncie nawet w ciągu 15 minut. Oczywiście banki mają ofertę kredytową również dla osób, które nie są ich klientami. Tutaj informacji należy szukać na ich stronach internetowych, ale można skorzystać także z tak zwanych internetowych porównywarek kredytowych, które w jednym miejscu zbierają wszystkie oferty i prezentują je w jasny i przystępny sposób. Jest też jeszcze jedna opcja, którą od niedawna jako pierwszy stosuje bank Crédit Agricole. Można wejść na Facebooka i porozmawiać z tak zwanym chatbotem o wdzięcznej nazwie Kredytka. To jest automat stosujący instrumenty z zakresu sztucznej inteligencji, który potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące kredytu. Banki w internecie oferują różne produkty kredytowe, ale najogólniej mówiąc, można powiedzieć, że to są kredyty konsumpcyjne i kredyty konsolidacyjne. W zależności od oferty banku wysokość takich kredytów również jest różna, ale jeżeli klient jest dla banku znany i jego wiarygodność nie budzi żadnych zastrzeżeń, to na oświadczenie przez internet można dostać kredyt w wysokości do 25 tysięcy złotych. We wszystkich przypadkach niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza kredytowego, w którym podaje się informacje, na podstawie których bank może ustalić wiarygodność kredytową klienta. Banki najczęściej proszą o podanie wysokości i źródła dochodu, wysokości rat innych wcześniej zaciągniętych kredytów, a także informacji o sytuacji rodzinnej klienta.